Pani marszałek, Wysoka Izbo. Po 6 latach nieudanych prób budowania mieszkań na wynajem, kompletnej klapy Mieszkania Plus, rząd teraz o 180 stopni się odwrócił i proponuje domy, budowanie domów 70 metrów kwadratowych, okręg flagowy Polskiego Ładu, bez pozwolenia na budowę. Ale co to za hipokryzja, szanowni państwo? W obecnym prawie budowlanym artykuł 29 wyraźnie jest napisane, nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę wolno stojące budynków mieszkalnych jednorodzinnych. W związku z tym to prawo o budowie domów jednorodzinnych bez pozwolenia na budowę jest od dawna w obecnym prawie budowlanym. Tylko obecny rząd mówi, że można to budować bez kierownika budowy, czyli bez osoby, która się na tym zna, która jest osobą kompetentną, a przede wszystkim ma ubezpieczenie w razie jakiejkolwiek katastrofy budowlanej. Następny kwiatek. Druga podstawa, dla której, tak jak poseł sprawozdawca w PiS się chwalił, że wprowadzacie tą ustawę, to jest wreszcie uporządkowanie i określenie dokładne, w jaki sposób należy wyznaczyć teren do decyzji o warunkach zabudowy. Szanowni państwo, takie właśnie, dokładnie takie same zapisy są w obecnym rozporządzeniu do ustawy i obowiązują od 2003 roku, czyli od 18 lat. Szanowni państwo, chwalą się, obecny rząd tym się chwali, że wprowadzają domy bez pozwolenia na budowę, które już w prawie egzystują, bo to wprowadził rząd PO-PSL jeszcze, czyli od wielu lat już to istnieje. Wprowadzają określenie decyzji o warunkach zabudowy, mimo że to już w rozporządzeniu od 18 lat egzystują. Co za zakłamanie i hipokryzja. Zwyczajnie kopiujecie zapisy już istniejące, manipulując, że to są wasze nowe pomysły. Wstyd. Dziękuję, pani poseł.